Wasza wysokość? Widziałaś nasz obóz? Liczę, że damy sobie radę, dopóki nie będziemy mogli wrócić do naszego ula. Albo do tego, co z niego pozostanie. Wasza wysokość, ja nie wiedziałam, że są takie... misie. O co ci chodzi, Maju? Niedźwiedź, o którym mówiłam, nie był jednak prawdziwy. O czym ty mówisz? Jak to nieprawdziwy? Ojej, ojej, ojej. Moja droga, o czym ty w ogóle mówisz? To tylko zabawka. My nie wiedzieliśmy, bo słyszeliśmy głośny ryk. Wybacz, wasza wysokość. Tym rykiem było moje chrapanie, a jaskinia potęgowała jego dźwięk. Maja mówi szczerą prawdę. To tylko pluszowy niedźwiadek. Cóż, zatem ul nie był zagrożony? Pokażę wam, a wszystko zrozumiecie. Paweł! Paweł! Oddział naprzód! Pokaz dla królowej pszczół! Alarm, niedźwiedź! Wszyscy kryć się! Wystraszone pszczółki! Hop! Stop! Stop! Nie! Niedźwiedź, wasza wysokość. Kochani, kochani, proszę o spokój. To zupełnie niegroźny niedźwiedź. Nie martw się, Maju. Sądziłaś, że coś nam zagraża. I zrobiłaś właśnie to, co powinnaś. Zgłosiłaś to dorosłym. Dziękuję, wasza wysokość. Poza tym, to były dla nas świetne ćwiczenia. No, wracajmy do domu. Popatrz, niepotrzebnie się tak martwiliście. Zwłaszcza ty, Guciu. Ha? Wszystko w porządku, Guciu? Nie jesteś zmęczony? Maju, to jest prawdziwy raj.